to ustawi nam cały proces i pisanie projektów, rozmowę między mieszkańcami, to jest chyba kluczowy element tego systemu. Jak będziemy głosowali? Zbieramy opinie, jakieś propozycje, sugestie, czy się podoba, czy modyfikować. Więc ja mam konkretne propozycje. Ja uważam, że ten budżet obywatelski był już sporym postępem w stosunku do poprzedniego i ten system głosowania, ale widzę tutaj jeszcze jakby pole do manewru i konkretnie wydaje mi się, że tak, po pierwsze trzeba stworzyć trzy kategorie, czyli nie budżet, znaczy nie projekty duże i małe tylko, ale jeszcze w tych, jak gdyby taką podkategorię, projekty ogólnomiejskie i projekty dzielnicowe. A jeśli chodzi o sam system głosowania, to uważam, że w takim układzie trzeba byłoby mieć trzy głosy. No i jeszcze jest tego, taka kwestia właśnie tutaj już była poruszona, że są dzielnice, w których po prostu nie ma szans, żeby jakikolwiek duży projekt został przegłosowany, bo tam po prostu jest mało ludzi, więc wydaje mi się, że trzeba będzie po prostu wprowadzić tutaj taki element proporcjonalności. Proporcjonalności ilości oddanych głosów do liczby mieszkańców. No nie ma innego wyjścia, żeby to było sprawiedliwe, bo jeśli się zmobilizują ludzie w dzielnicy, gdzie jest 3000 i wszyscy pójdą, a w dzielnicy, gdzie jest 7000 też wszyscy pójdą, no to wiadomo, znaczy tam pójdzie 4 tylko tysiące, no to proporcjonalnie tutaj będzie więcej, większa mobilizacja, ale i tak przegrają. No także to ja to tak widzę. Chyba nie do końca mogę się zgodzić z propozycjami przedstawionymi przez mojego przedmówcę. Po pierwsze, nie wiem, w jaki sposób tworzylibyśmy tą trzecią kategorię. I tak nie szukając daleko, aktywny student to która to jest kategoria? To jest projekt ogólnomiejski, tak? A, rozumiem, to jest projekt ogólnomiejski. Nie wiem. Ja nie wyobrażam sobie tej trzeciej kategorii tych projektów ogólnomiejskich. To jest pierwsza rzecz. Proporcjonalności nie wyobrażam sobie w ogóle. Chciałbym podkreślić, że jestem mieszkańcem bardzo małej dzielnicy. I oczywiście boli mnie to, że ta dzielnica nie jest w stanie wygrać dużego projektu i muszę się z tym pogodzić. Aczkolwiek jeżeli te 15 milionów złotych podzielimy na trzy kategorie, czyli przykładowo po 5 milionów na każdą, tak? To wtedy te projekty duże w dzielnicach wejdą nam 3, góra 4, po rywach 4. Więc odbieramy ludziom, tak prawdę mówiąc, odbieramy im tą szansę, którą dzisiaj im daliśmy. I absolutnie po raz drugi podkreślam, nie mogę się zgodzić z taką teorią, że małe dzielnice nie są w stanie niczego wygrać. Oczywiście, że są. I znowu, nie szukając daleko, na przykładzie Węglina Północnego. To jest dzielnica, gdzie jest 3,5 tysiąca mieszkańców. W pierwszej edycji wprowadzili jeden projekt i w drugiej również wprowadzili jeden. Oczywiście, mając teraz dwa głosy, próbowali również duży. Nie udało się i to no, były małe szanse, nie ma się co oszukiwać. Ale naprawdę, jeśli chodzi o małe dzielnice, to jest kwestia mobilizacji ludzi. Jeszcze do jednego się odniosę, tutaj do pana z Fundacji Wolności, który twierdził, że no, prawdę mówiąc, nawet nie do końca wiem, w jakim kontekście pan mówił, że no, są dzielnice, gdzie nie było projektu. No przykro mi, no, jeżeli ludzie nie byli w stanie żadnego projektu zgłosić, no to żaden nie będzie realizowany. No i dla mnie to jest koniec tematu. Dziękuję. Są w Lublinie specjaliści na uczelniach,
którzy zajmują się analizą socjologiczną tego, co zaszło, dlaczego tak to się stało, co można zrobić, żeby to wyglądało inaczej. Jeśli to ma być budżet obywatelski, to jednak fajnie by było, gdyby na każdej dzielnicy powstały jakieś projekty. Skoro są dzielnice, gdzie nie zostały zgłoszone żadne projekty, ja bym się najpierw zastanowił, dlaczego tak się stało, nie dlatego, no tam się nie zgłosiło, no tam się nie zgłosiło i już. No właśnie jest kwestia tego, żeby się zastanowić nad tym celem budżetu obywatelskiego, jaki jest jego cel. Czy to jest właśnie plebiscyt, czy te projekty wygrywają, czy może jednak zastanówmy się nad tym, żeby jak najwięcej mieszkańców zaktywizować do tego, żeby aktywnie działali. Ja mówię po raz kolejny, zobaczmy ile nas jest dzisiaj tutaj na tej sali. Kto świadczy o zainteresowaniu tym budżetem obywatelskim, jakie ono jest? Dobrze. Jest nasza propozycja, żeby przeprowadzić rzetelną ankietę socjologiczną wśród mieszkańców na temat zaangażowania w budżecie obywatelskim. No, przepraszam, jeśli coś się robi, zawsze się to ewaluuje w jakiś sposób, zawsze się sprawdza, jak to wychodzi, no bo to jest też racjonalność wydatkowania pieniędzy, więc niech ja mówię właśnie, porozmawiajmy o faktach, co zaszło, co się zdarzyło, jak to zmienić, jak zrobić, żeby to było lepiej, ale na faktach, no bo to rozmawiać widzimisię, no to wiadomo, jak to wychodzi. Ja oczywiście jestem całym sercem za tym, żeby zbadać, przeprowadzić dokładne badania i wiedzieć na czym, w jaki sposób to zadziałało, na czym to wszystko jest oparte. Ale po pierwsze, nie podoba mi się to, że pan mówi, że Fundacja Wolności w przeciwieństwie do pana opiera się na faktach, to znaczy, że ja w tym co mówię opieram się na czym. Bo mnie się wydaje, wie pan, że jeżeli ja podaję przykład dzielnicy Węglin Północny, która ma 3,5 tysiąca ludzi, która w pierwszej edycji projekt miał 1200 głosów, w drugiej edycji miał tam 1000 z niedużym haczykiem, to jest fakt, ja nie opowiadam bajek. Wie pan, ja bym nie chciał, żeby jutro Artur Jurkowski w Kurierze napisał, że Pakuła znowu brednie plecie. Więc po pierwsze, no to mi się nie podoba. Po drugie, wie pan, ja naprawdę bardzo chcę tego, żeby mieszkańcy tego miasta zaangażowali się w życie społeczne tego miasta. Tylko widzi pan, moim zdaniem tego nie można robić na siłę. Ci ludzie muszą tego chcieć. I tak przy budżecie obywatelskim, jak chociażby przy dzielnicach kultury, zawsze jestem za tym, żeby nikogo do niczego nie zmuszać. Jeśli jest dzielnica, która w projekcie dzielnice kultury nie zgłasza nic, no to no przykro mi, no ci ludzie chyba niczego nie chcą, no to niczego nie zrobią. No, dlaczego ja mam ich zmuszać do czegokolwiek? To jest wolny kraj i wolni ludzie. Tak chcą, tak mają. Inni chcą inaczej, mają inaczej. Tu właśnie ja bym się chciał dowiedzieć, dlaczego oni nie chcą. Być może są jakieś powody, dlaczego oni nie chcą. Przejdźmy dalej. Czy minimalnie, tak chciałbym się odnieść, tylko można by sprawdzić, czy zadbać o to, żeby wszyscy mieszkańcy byli równomiernie poinformowani. O, prawda? Czyli zadbać o to, nie, chodzi mi o te plakaty na przystankach, prawda? W pierwszej edycji to było, że były plakaty, też były, prawda? No to czyli jest to jakiś sposób. Nie. I jeszcze mam takie pytanie, czy było rozważane to, żeby w ogóle ograniczyć wielkość projektów na przykład tylko do tych 500 tysięcy, żeby nie było po prostu dużych projektów, gdzie faktycznie opłaca się zainwestować coś i albo na przykład jeszcze zmniejszyć niż 500 tysięcy do na przykład 300. Wtedy mamy ogrom projektów, czyli mamy większą szansę, żeby jeszcze bardziej rozlać realizację na całe miasto. Może i wtedy faktycznie łatwiej chyba zmobilizować mniejsze społeczności, bo prawdopodobnie w takich projektach mniejszych trzeba było tych głosów mniej. I nie dzielić się też na dzielnice, bo tu znowu tak chyba może chcielibyśmy, żeby te jednak projekty wychodziły trochę poza jakieś nasze ramy ogólne, chociaż może nie. Jasne, no dokładnie do tego. Ja oczywiście jestem przeciwnikiem tego typu pomysłów. No ja nie wiem, no czy pan dąży do tego, żebyśmy zaspokajali własne ambicyjki, żeby tych projektów do realizacji nie było 30 czy 40, tylko ich, żeby ich było 200 i niedużych. No moim zdaniem to nie ma sensu. Ten budżet obywatelski w tej chwili ma jakiś wymiar. Te inwestycje, które są robione, to są bardzo wyraźne inwestycje, które mają wpływ na życie ludzi.
Jeżeli w tej chwili zrobienie jednej, no, średniej wielkości ulicy kosztuje 1,5 miliona złotych, to świetnie, że jesteśmy w stanie ją zrobić. Za 300 tysięcy zrobimy chodniczki i place zabaw, nie zrobimy niczego więcej. Także nie, ja bym był przeciwny oczywiście, no, nie ja będę decydował. I przechodząc dalej, następnych głosów, chcesz ciągnąć ten wątek, tak? To ja ci też odpowiem, bo zapytałeś się, czy było to rozważane. Była taka dyskusja, pojawiała się i z radami dzielnic taka dyskusja, i z radnymi miejskimi taka dyskusja, nie to, że wychodziła od nich, bo my w tamtym roku rzuciliśmy taki temat, czy zmieniać kwoty graniczne i jasny był przekaz, nie zmieniać tych kwot. Z tych powodów, które przewodniczący Pakuła tutaj przytoczył, ale to też, no, że po prostu nagle będziemy mieli wysyp placów zabaw, po prostu, no, bo nic więcej się za te pieniądze nie da zrobić. No okej, okay, no przy każdym bloku będzie plac zabaw. Okej. Czyli ja na przykład jestem aktywistą, powiedzmy, z dzielnicy i ja mam bardzo dużo głosów od mieszkańców, że oni są niezadowoleni, że wygrywają projekty takie jak chodnik, parking, ulica. To jest ich zdanie. I ja na przykład osobiście, prawda, mój projekt zakłada budowę boiska i on jest projektem małym i mnie to zadowala. Ja na przykład widziałem projekt miękki dotyczący aktywizacji podwórek i on był w ogóle poniżej 100 tysięcy złotych i on był rewelacyjny. Po prostu ja widzę, że projekty małe rewelacyjnie się sprawdzają i zaspokajają bardzo wiele potrzeb. I dlatego tylko zasugerowałem to. Tak, on był realizowany i ja muszę powiedzieć, że był rewelacyjny po prostu. Andrzej Ziemba, jeszcze raz. Proszę Państwa, no wrócę do tego, żeby jak najmniej tego dłubania przy... Bo tu możemy 100 rzeczy wymyśleć jeszcze. No jednak zostawmy to, proszę Państwa, bo to tak w tej chwili walczymy właściwie tak, jakby wszystkie inwestycje miejskie to były tylko z budżetu obywatelskiego. No przecież część zostanie zrealizowana z budżetu, ale gro inwestycji to są przecież inwestycje, które obejmuje budżet miasta w swojej części inwestycyjnej. Bo też dyskutujemy, czy ten projekt jest potrzebny, czy nie, jak głosować. Proszę Państwa, no przecież w dzielnicy, jeżeli pojawia się jakiś projekt i on zostaje zrealizowany, to możemy co najwyżej obserwować tylko, w jakim kierunku idą projekty w następnych latach, bo przecież one się powtarzać nie będą. A to, co Państwo mówicie, chwalebny projekt przecież, czyste powietrze w bezpiecznym mieście, poprawa zdrowia i komfortu życia i tak dalej. 23 głosy zdobył. Projekt mały w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i edukację dzieci, monitorowanie hałasu ruchu drogowego, 5 głosów. My możemy tylko to zaobserwować po prostu, to jest chwalebny projekt. Nikogo nie trzeba było dowozić tam, żeby w tej dzielnicy głosować, a jednak tak mała ilość głosów, więc myślę, że chyba ta nasza dyskusja przeradza się po prostu w taką troszeczkę walkę, a jednak idźmy tą samą drogą, która jest w tej chwili, jak najmniej zmieniajmy tutaj. Myślę, że właśnie to głosowanie, które było w tym roku, pokazało, że potrzebne są zarówno duże projekty, jak i projekty małe. I chyba ten podział jest dosyć dobry i nie należy tego psuć. Jakimiś takimi małymi kroczkami tylko może to modyfikujmy, żeby nie burzyć po prostu tego. Tylko tyle chciałem. Dziękuję. Znaczy, jeśli moglibyśmy może nie prowadzić dalej polemiki, tylko przejść do konkretnych propozycji, jeśli mają Państwo propozycje modyfikacji, bo okej, okay, rozumiem, przyjmuję Twój głos, Szymon, on już się pojawiał w tamtym roku, zmiany tych kwot, przyjmuję głos Pana Radnego z tym, żeby zastanowić się nad innymi kategoriami, będziemy myśleli, zbadamy też i przedstawimy pomysły z innych miast. Andrzej, jak rozumiem, chcesz jakąś propozycję dać? Ja zgadzam się z Panem Radnym a propos projektów, kategorii projektów ogólnomiejskich, z uwagi, że one w większości mają jakby większą pole oddziaływania na mieszkańców. Natomiast ja tak analizowałem i dochodzę do jednego wniosku. Oczywiście on nie jest idealny, natomiast rozmawiałem z wieloma osobami, jak zbierałem podpisy, że im bardzo nie podobała się ta ograniczona liczba głosów, 1 do 1, że mogą głosować na jeden mały, drugi
duży projekt. Natomiast ja bym tutaj w tym kierunku postulował, żeby zwiększyć po prostu liczbę oddanych głosów przez jednego mieszkańca. Natomiast żeby się nie pojawiła taka sytuacja jak w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, że jedna dzielnica no, dzięki temu zrealizowała mnóstwo projektów, to ewentualnie tutaj zmniejszył możliwość realizacji projektu. Jak w tym momencie mamy trzy małe i jeden duży, to przykładowo, to jest przykład powiedzmy, jeden mały i jeden duży. I w takim układzie dzielnica, która potrafi się wypromować, na pewno zrealizuje ten jeden mały, jeden duży, ale dzielnice, gdzie jest mniejsza liczba mieszkańców, też ma szansę, prawda? Bo ta duża dzielnica nie zainkasuje tych środków na trzy, załóżmy, małe projekty, tylko te środki przejdą już na poczet kolejnych dzielnic. To jest jedna sprawa. Tak więc jakby zmniejszyć tą tutaj granicę, to jest do realizacji projektów w danej dzielnicy. Natomiast druga jeszcze kwestia, to moje spostrzeżenia. Gro mieszkańców głosuje w ten sposób, że jeżeli dotyczy mnie dany projekt, przykładowo remont ulicy, chodnika, placu zabaw, nieważne, to co jest koło mnie, to zagłosuję w pierwszym ruchu na ten projekt, bo to mnie będzie codziennie dotykało, prawda? Natomiast to, co pan tutaj przedstawiciel z Rady Kalina powiedział, że projekty, które są takie, tam czyste powietrze i tak dalej, bardzo ciekawe projekty, zresztą ta wieża dla Jerzyków to też jest z tej samej kategorii tych projektów, w tej edycji mają małe szanse powodzenia, bo osoba przede wszystkim odda na ten swój chodnik, a drugi głos, który by miała, mogłaby, że tak powiem, trochę bardziej fantazyjnie pokierować. Właśnie na takie projekty nietypowe, ciekawe, ale. I suma summarum, jakby gro mieszkańców z całego miasta, że tak powiem, oddało na ten fantazyjny projekt swój głos, drugi głos, to jest szansa, że takie fantazyjne projekty raz, że się pojawią w kolejnej edycji, więcej ich będzie, i jest szansa, że uda się je zrealizować. A więc ja bym tutaj szedł w kierunku zwiększenia. No tutaj tak tego. Odnośnie kategorii ogólnomiejskiej i małe, mam doświadczenie w tym budżecie. Próbowałem małe projekty obok ogólnomiejskie i zawsze spotykałem się stwierdzenie, nie mam tu własny lokalny, nie próbuję ogólnomiejskiego i szanse na wykonywanie ogólnomiejskiego małego, jak jest dużo lokalnych projektów, nie mają szans. Te, co przeszły, po prostu miały siłę przebicia, a trafiały do tych osób, które po prostu nie były zainteresowane, ale jak ma ktoś siłę przebicia na zasadzie, ja próbuję dany projekt, ale ten projekt dotyka takich osób, które po prostu mają sporo lokalnych problemów, nierealnie, żeby projekt przeszedł. I tak jak wskazał tu pan radny, jestem zdania, że w małym projekcie powinien być przynajmniej jeden głos na lokalne i jeden na ogólnomiejskie, było powiedziane wcześniej, że po prostu nie tylko jeden na lokalne, tylko drugi głos oddać na ogólnomiejskie lub nie tylko na lokalne. Przepraszam. To, co Paweł zaproponował, ciężko będzie zmusić mieszkańców, że ma oddać jeden głos na mały, a drugi na ogólną, znaczy może inaczej, ogólnomiejski by mógł, tylko gdyby miał, że tak powiem, większą liczbę głosów i może zagłosować na jeden mały, dotyczący jego skrawka ziemi, powiedzmy, a drugi też na mały, czy tam ogólnomiejski, to jest, że tak powiem, ciężko go będzie, że tak powiem, zachęcić. Natomiast jeżeli damy tę barierę, że realizujemy i tak tylko jeden mały, jeden duży w dzielnicy, prawda, a ogólnomiejski to jest ogólnomiejski, to wszystkich dotyczy, prawda? Tak więc jest jakby w mojej ocenie większa szansa właśnie realizacji takich ciekawych pomysłów. To jest tak. Ja właśnie tutaj bym poparła tą, że żeby móc głosować jako mieszkaniec Lublina na jeden duży projekt i na dwa małe, to by też nam po części pomogło rozwiązać problem promocji, bo wtedy powiedzmy dwie organizacje, które zgłaszają mniejsze projekty, mogłyby nawzajem te głosy dla siebie zdobywać wśród mieszkańców i też właśnie to, że to pomogłoby patrzeć tak bardziej ogólnomiejsko
ten sposób mniej więcej, że fajnie dwa projekty dla siebie, znaczy dla siebie, dla swojej okolicy i faktycznie ten jeden mogę sobie wybrać taki, który mi się naprawdę podoba. Nie jest, powiedzmy, moją pierwszą potrzebą, ale na niego zagłosuję, bo go popieram. Także też osobiście bym popierała to zwiększenie ilości głosów, bo poszliśmy tak jakby ze skrajności jednej z dużej ilości głosów do tylko dwóch, więc może niekoniecznie wypośrodkujmy, ale właśnie ten jeden duży i dwa mniejsze. Dziękuję. Jakoś pod koniec tej dyskusji cały czas jestem na nie. No, słuchajcie Państwo, moim zdaniem im więcej podziałów, im więcej kategorii zrobimy, tym bardziej odbieramy pieniądze tym małym dzielnicom. Ze względu na to, że jeżeli zrobimy trzy kategorie przy 15 milionach, to już jest tylko po 5 milionów. Jeżeli zrobimy cztery kategorie, to już tutaj będzie po 3,5 miliona. W takich przypadkach, jeżeli w tym roku 30 małych projektów jest realizowane i wszyscy mają szansę, to za chwilę przy czterech kategoriach będzie realizowanych 8 projektów i wrócimy do korzeni, wrócimy do porządku, do początku. Żadna mała dzielnica nie zrealizuje małego projektu, a zrealizują go albo spółdzielnie, albo duże korporacje. Jeżeli oddamy więcej głosów przeciwko temu, no powiem szczerze, też jestem, to znowu doprowadzimy do takiego dogadywania się, prawda? Bo wszyscy pamiętamy ten przypadek Czubów sprzed 2 lat, że było 8 projektów, te osiedla pomiędzy sobą się dogadały, wszyscy głosowali na 8 projektów. Tym razem tego nie było. Tego nie było z jednego powodu, bo interes Łęgów nie pokrywał się z tym, czego potrzebowały, nie wiem, tam na przykład Skarpa, prawda? Ograniczyliśmy ilość tych zainteresowanych ludzi do dużo mniejszych okręgów niż duża dzielnica. Jeżeli damy więcej głosów, wracamy do tej korporacyjności. Znowu zaczną się Czuby dogadywać z Czubami, głosujemy nawzajem na swoje projekty, a rowerzyści się dogadają z piłkarzami nożnymi, tak? I zrealizujemy projekt łączony kolarsko-piłkarski. Więc ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mnie się zdaje, ja w ogóle rok temu byłem zwolennikiem tego, żeby to był jeden.